Cześć. Od kilku lat zajmuję się stroną Zalicz Gminę. Jak to się mówi, szedł w dziurawych butach chodzi. Mam mało tych zaliczonych gmin. No tam gdzie mogę, tam zawsze zaliczam, ale wziąłem się i postanowiłem, że dłużej nie będę czekał i założyłem kanał YouTube i mam zamiar zaliczyć wszystkie gminy. Będę to dokumentował. W miarę możliwości postaram się wjeżdżać do stolic gmin, do centrów miasteczek, które są stolicami gmin i no, mam nadzieję, że zapoznam się z wszystkimi gminami i bo wiem, że są takie miejsca, które są naprawdę bardzo ciekawe. Ale nikt o tym nie wie i dlatego właśnie ten pomysł na stronę jest bardzo fajny. Znaczy sam pomysł zaliczania gmin, właśnie mój pomysł, jest to pomysł, który narodził się na forum Podróże Rowerowe Info. Pomysłodawcą był Remigiusz, członek tego forum. No i tak jakoś od słowa do słowa pojawiła się koncepcja zaliczania gmin i stwierdziłem, że jeśli już zajmuję się tworzeniem stron, programuję, to może by coś takiego spłodzić. Parę lat temu to powstało i jakoś tam funkcjonuje do dzisiaj. Jest już sporo użytkowników. No i stwierdziłem, że najwyższy czas intensywnie wziąć się do roboty. Otwieram właśnie sezon zaliczania gmin. Pierwszy taki naprawdę ciepły weekend, no może drugi, a naprawdę pogoda jest bardzo dobra, wiatr wieje w plecy i będę próbował dzisiaj rozpocząć w tym roku zaliczanie gmin. Na początek 4 gminy, w miarę niedaleko, podjechałem pociągiem do Jarocina i będę próbował zaliczyć Jarocin, Gostyń, Śrem, Dolsk, Zaniemyśl, tak jak kółeczko gmin niedaleko ode mnie, jestem z Poznania, więc szybko podjechałem i będę działał. Jest fajnie. Ostatnio było zimno i nie można było nigdzie wyjechać, ale cieszę się, że wreszcie jest ciepło i naprawdę jest super pogoda. Także bądźcie ze mną, oglądajcie. Będę wrzucał na bieżąco postępy. Będziecie mogli obserwować, gdzie już byłem, jakie są fajne gminy, gdzie jest nudno. Ale chyba nudno nie jest nigdzie, gdzie chociaż kawałek lasu albo pola się znajdzie. No, na szczęście wyjechałem z Jarocina, bo w Jarocinie było naprawdę ciężko, mimo że to jest małe miasteczko. Jest sobota, jest ładna pogoda, mnóstwo ludzi. Ciężko się było w ogóle przebić przez centrum. Dziesiątki samochodów, mnóstwo ludzi, to takie nie do końca moje klimaty. Ja wolę właśnie gdzieś w las wjechać, gdzieś na pole to tak, ale jak jest wiatr w plecy. Ale właśnie lubię takie puste miejsca, o, jakieś niespokojnie można się nacieszyć rowerkiem i podróżą i przyrodą przede wszystkim. Dobra, na razie. Jadę dalej. Thank you.
Może to już to miejsce na ognisko, a może tylko informacyjna tablica. Piękny las. Naprawdę piękna okolica. Już obok malutka miejscowość Międzyborze. Naprawdę wyśmienite miejsce na spacer, na przejażdżkę rowerem. Jest tu zakaz wjazdu samochodów na tą drogę. Droga no nie jest idealna, ale jest utwardzona, nie ma piasku. Naprawdę jest ładnie. Naprawdę piękny las. Zaraz zobaczę, czy aby nie znajdę tu jakiegoś miejsca. Nie, tylko tablica informacyjna. Szkoda. Myślałem, że tu będzie dobre miejsce. Cicho, widzę wiatr. Jest jakieś miejsce. Aha. Czyli oni mają swoją jakąś nadleśnictwo, mają tu jakąś wiatę. Szkoda, myślałem, że będzie tu jakieś miejsce, gdzie będzie można sobie, jest wychodek, jest jakiś wigwam, ale wszystko jest zamknięte. Szkoda. Bo w środku widzę, że jest na górze dziura. Na pewno by było fajne miejsce, żeby sobie wejść, czy spalić ognisko. No nic. Jest jakaś ławeczka. Usiądę sobie. Coś zjem. Szkoda, bo taka ciepła kiełbaska byłaby jak znalazł. Ale no trudno, wszędzie jest zakaz palenia ognia, więc nie będę tu jakiegoś nielegala urządzał. Po prostu zjem to, co mam na zimno. I trudno. Szału nie ma, ale okolica zacna. Na takich właśnie chwil warto się gdzieś wybrać ze miasto. Ptaszki ćwierkają, pogoda wyborna. Cisza, szum lasu. To są moje klimaty.
udało się zrealizować wszystkie plany, a nawet pewnie więcej niż planowałem. Gminy wpadały aż miło po drodze.